Po raz kolejny jesteśmy w restauracji Pierogeria na Ursynowie i przyglądamy się warsztatom kulinarno-krajoznawczym dla dzieci ze smakiem przez świat. Mali podróżnicy udali się do Chin, aby poznać zwyczaje panujące w tym odległym kraju. Dzieci własnoręcznie przygotowały sajgonki bez smażenia i ciasteczka szczęścia, które następnie wspólnie ze smakiem zjadły. Staramy się nauczyć dzieci różnych fajnych rzeczy. Staramy się zarazić je pasją wszelkiego rodzaju. Te warsztaty akurat są poświęcone gotowaniu i podróżom, więc są to warsztaty krajoznawczo-kulinarne. Także co sobotę jedziemy do innego kraju, teraz jesteśmy w Chinach. Prowadząca opowiada troszeczkę o języku, troszeczkę o znakach, troszeczkę o kulturze, o geografii, a wszystko okraszone pyszną kuchnią chińską. Oczywiście przepisy przygotowują sobie dzieci same. A takim dodatkowym atutem tych zajęć jest to, że możemy przemycić bardzo dużo zdrowych rzeczy, bo dzieci wszystko, co same zrobią, zjedzą.